只能 say hello, hello. Dzień dobry, dzień dobry. Media społecznościowe. Oprócz tej Ślęzy w sumie wszystkie dobre mecze zagraliśmy na wyjazdach i mamy nadzieję, że podtrzymamy to i wygramy w Gubinie. Po zwycięstwo chcemy wygrać ten mecz, piąć się w górę tabeli, bo wiemy, że to miejsce w tabeli nie jest satysfakcjonujące dla nas. Na pewno chcemy być wyżej i tych punktów mieć więcej na swoim koncie. Jesteśmy już po dzisiejszym treningu. Jaki jest plan na te dwa najbliższe dni dla Podlesianki? Myślę, że bardzo owocny. Wyjeżdżamy w tej chwili z Katowic, jedziemy do Zielonej Góry na nocleg. Stamtąd kierujemy się do Gubina na mecz, zdobywamy 3 punkty i wracamy do Katowic. A te twoje 3 punkty to już jest tradycja powoli tych kulisów. Na wyjazdach na razie się nie pomyliłem w ostatnim czasie, oprócz Ślęzy. No to oby tak było też i jutro. No ciężki mecz na pewno z Kariną Gubin, ale my pokazaliśmy ostatnio, że w piłkę grać potrafimy. Jak najbardziej mamy doświadczonych zawodników, mamy fajny zespół doświadczonych trenerów i myślę, że nie straszy nam Karina Gubin. Jadymy. O, dzień dobry panie kierowco. Dzień dobry. To kolejna pana wycieczka z Podlesianką. Jak oni się spisują do tej pory? Bardzo grzecznie. Jak na drużynę piłkarską, to bez zarzutów. Nawet nie ma co sprzątać po nich. No to się ceni na pewno. Są głośno po meczach, czy raczej jest cisza? No są głośno, ale tak ma być. To z jakimi nastrojami? Pan jedzie do Gubina, no kolejny daleki wyjazd. No dla nas na pewno liczą się 3 punkty, a dla pana? No jesteśmy pełni nadziei, że wygramy jak zwykle. No może nie jak zwykle, ale mamy takie zawsze dobre nastawienie. No i my też jako klub zachęcamy do korzystania z usług państwa firmy. Rewelacyjne warunki, nie ma na co narzekać. Kapitalna sprawa. Cieszę się bardzo i zapraszam. To jedziemy. Mówiący trochę
prześmiesznie, że nie mogę zdradzać tych tajemnic wcześniej, bo kto wie, czy czasami jakiś dron nad nami nie lata, nie śledzi nas, jak Raków Legię, i Gubin nie zmieni nic w trakcie albo przed meczem, więc zatrzymam tą tajemnicę dla zawodników na 21.30, tam wszystkie informacje przekażemy, detale, szczegóły, gdzie możemy szukać słabych punktów, gdzie możemy zaatakować, i na pewno na jutro zawodnicy będą perfekcyjnie przygotowani. Coś nad nami leci, także nie drążę już więcej tematu. Dzięki bardzo. Super, pozdrawiam. Na SK stoimy. No tutaj przy tirach stoimy na parkingu, jeden autobus, nie? Jeden autobus tylko stoi, więcej nie ma. Dobra, bardzo mnie panu wdzięczny. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Jest happy end, Maciek? Jest. Powiedz, co się stało. Nie. Powiedz, co się stało. Nie, to trzeba powiedzieć, jak już będzie finał. A, dobra, to tylko muzyczkę podłożymy później, jak w Titanicu. Maciek, historia skończona happy endem, powiedz, co się stało. Zostawiłem telefon na stacji, co mi się nie zdarza. No i początkowo mieliśmy jechać 60 km w dwie strony, 120. W dwie strony 120. Ale wynegocjowałem z klientem stacji, żeby mi go przywiózł. Bardzo sympatyczny pan życzył nam 3 punktów i mamy jechać dalej. Zrobiło ci się ciepło dzisiaj? Troszeczkę. Tu jest cała skarbnica tego, co tu się dzieje na ten mecz. Trenerze, nietypowa sytuacja, niespodziewana kompletnie dla wszystkich. Czekaliśmy na telefon od Maćka Szulca. Jak to trener skomentuje? No, najbardziej nietypowe w tym wszystkim było to, że ta kropelka, którą Maciek miał zawsze ten telefon przyklejony do ręki, puściła akurat w tym momencie, nie? Dziwimy się, że w ogóle przetrwał te 5 minut bez telefonu i że się nie zorientował, że go nie ma. Dziwna sprawa, no ale wiadomo, no, zwyczaj jest taki, że się nie cofiemy, więc się nie cofaliśmy. Na szczęście ktoś dowiózł ten telefon. Maciek już dostał nowy klej, będzie kleił się do tego telefonu i sprawdzał tam swoje lajki na Instagramie. No i na szczęście nie musieliśmy robić takiego dużego kółka, bo 60 km w jedną stronę. No tak, 120 km, a już tutaj już rada drużyny podjęła negocjacje, żeby odpuścić odprawę przedmeczową, więc było o co walczyć. No na szczęście uczciwy kierowca podwiózł to. Nie wiem, ile Maćka to kosztowało. Wiemy, ile będzie kosztować go tutaj wewnętrznie, nie? Bo tu musimy ustalić stawki, ale chyba koło 5 zer na pewno tutaj wejdzie. Czyli każdy się załapie na jakąś prawie pewnie. No tak, no to myślę, że godnie to podzielimy po cały zespół. Zaczynamy, tiki taka. No stój już, nic się nie stanie. Daj ta prostopadło. Weź się go ode mnie, Kasiu, no nie. No nie ruszaj się, bo mnie wyjdzie. No, jedź, kończ. Bo mnie wyjdzie, rozumiesz? Tak. Ale zobacz, co robisz. Ale za... Nie przeklinaj, człowieku. Roboty mi dokładasz w tym przeklinaniu. No, musisz klikować później. Proszę na mnie. No nie ruszaj się. Gościu, odszedł się ode mnie. To Chłopcze, kto jest najlepszy w FIFA jako zawodowy zawodnik, który był w FIFA, możesz to zjednić. No najlepszy jestem ja, ale kto jest później, tak? Tak. Maciek niestety. Maciek, tak. Na tym się kończy ranking, czy jeszcze na ktoś? Na tym się kończy, ta później już chłopaki tam już tam... Odstają, tak? Odstają, ale no muszą jeszcze trenować troszkę, nie? Nie ma łatwo. I witam serdecznie, znajdujemy się w super hotelu, super ekipa, świetnie się bawimy, jest fajnie i tu jaka będzie tutaj bajka. Ostatnie dwa ustawienia, 3-4-3, tak naprawdę kosmetyczne zmiany, tutaj nie było 19, jest Janik, w miejsce prawego pomocnika wchodzi Elorcha. Trzech zawodników do wyróżnienia. Zobaczcie, Matuszewski 34 bramki, 103 spotkania w trzeciej lidze. Janik 19, druga liga, trzecia liga. I Nachlebecki, trzecia liga, 185 spotkań. Najważniejszym, panowie, będzie wykorzystać to, co zrobiliśmy u siebie. Wiecie, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że każde zwycięstwo
jeżeli nie poprze się go w kolejnym meczu, to zawsze ten na wartości traci. Najlepsze, co można zrobić po zwycięstwie, to dobić, panowie, takim meczem jak dzisiaj tutaj, żeby te trzy punkty z Pniówkiem i to, co może się stać jutro, żeby to było takim mocnym fundamentem pod to, co w tej rundzie chcemy zrobić. Brakuje nam tych punktów niewiele, ale nie zostawiajmy sobie tego wszystkiego gdzieś tam na ostatnie mecze, bo może być jakaś nerwowa. Chcemy te punkty jak najszybciej natrzaskać i później co uda się ugrać więcej, to będzie im plus. Tomi, jesteśmy już w Zielonej Górze, jeszcze godzinka jazdy jutro przed nami. Za nami odprawa, taka pierwsza przedmeczowa. Jakie nastawienie po tej odprawie? Dobre, no pozytywnie. Wszystko wyjaśnione tutaj przez naszego analityka wspaniałego. Mamy dużo czasu na regenerację. Mamy godzinkę z ostatnie trzy, więc teraz do pokoju troszkę odpocząć. Długi sen, dobre śniadanie i jedziemy po trzy punkty. No Karina, jeżeli punktuje, to głównie na wyjazdach i to może być gdzieś tam nasza nadzieja na zgarnięcie trzech punktów jutro. I my też, nie? Na wyjazdach lubimy punktować, więc dobra drużynka, chyba tam na piątym miejscu, jak ostatnio patrzyłem. Więc spodziewamy się trudnego spotkania, dobry przeciwnik. Nic tylko pokazać najlepszego, co się ma i wygrać. Artur Tomanek już w gotowości u Masiego. Masi, gorąca. Jeszcze przed śniadaniem. Nie ma zmiłuj, trzeba... Strasznie rozmowny Masi, jak się napije kawy, to... No wstał, 10 minut temu wstał, także... No. No nic, masujemy, działamy. Kawki podasz? Ja podam kawki. O. Pięknie, jak u barbera. Bardzo proszę. Jeszcze trzecia liga, czy już tak ekstraklasa? No, ciężko. Nie ma różnicy poziomów, tak? Prawda? Wczoraj mamy przykład, no... Ja z Kierniewice. Eliminuje GKS Katowice z Pucharu Polskiego, więc nie ma słabych drużyn. No ale my też nie możemy narzekać na warunki, jeżeli chodzi o hotel. Nie tylko ten, ale i te poprzednie wyjazdy pokazały, że naprawdę klub zorganizował to perfekcyjnie. Nie no, jak najbardziej. Wyjazd, powtórzę, top. Tak jak mówiłem już ostatnio, dużo czasu na odpoczynek, dobre jedzonko. Za chwilkę na śniadanko właśnie idziemy. Tam już ładnie przygotowane, bo byłem kawkę zrobić, tak więc nie możemy narzekać. 11:30 wyjazd i jedziemy po 3 punkty. No i powoli odliczamy te godziny. Ten mecz już dzisiaj. Jedziemy tam z dużymi nadziejami. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że jeżeli jakiegoś kibica Podlesianki nie ma dzisiaj na trybunach, to jego obowiązkiem jest kupić relację pay-per-view i zobaczyć ten wielki szlagier trzeciej ligi. To jadymy. Jadymy. Robimy swoje, daleka podróż. Znowu, wyobraźcie sobie, jak może ta podróż fajnie wyglądać, jeżeli dzisiaj zrobimy swoje. Warto naprawdę dzisiaj sprzedać kawałek zdrowia, żeby sobie te 5-6 godzin zmienić fajną podróżą, a nie wracać ze spuszczonymi głowami. Zróbmy, panowie, już kolejny krok, dlatego, żeby ten krok zbudować do fajnej pracy z dzisiaj. Dobra, powodzonki, panowie, odpoczywamy. Krzago, czy dzisiaj na twoim koncie będzie jakaś brameczka, bo obiecujesz i coś nie wpada ostatnio. Lepiej teraz nie mówić, bo jak mówię, to nie strzelam. To myślę, powiedz, że nie strzelisz. O, to może tak. Myślę, że nie strzelę. Ważne, żeby zagrać dobry mecz. Dobra. To dzisiaj jest ważne. Tego ci życzę. Panowie, pierwsze wrażenie? Twarde boisko. Także Sebastian, niestety jego stawy, nie wiem, czy to wytrzymają dzisiaj. Ja tego nie gram. Teren zadecydował, że... Ale ławka też twarda. Ławka też twarda. Teren powiedział, że twarde boisko, że sobie odpuścimy tym razem, nie? Ale to zrozumiałe, tak. Teren ponownie przyjechał wczoraj tutaj, sprawdził boisko i na odprawie się postanowił, że nie ma co ryzykować, tak? Za twardo jest. Ale powiedz, jak się stało? Czy łóżko było miękkie, czy twarde? Łóżko było bardzo dobre, no. Sam sobie spałem na dwóch łóżkach, więc było fajnie, nie? A wam jak się spało?
No muszę tu opowiedzieć o incydencie z Łukaszem Grzeszczykiem, ponieważ niestety z tym osobnikiem nie wytrzymał w pokoju, ponieważ nasz klub Lidor chrapie. I Łukasz Grzeszczyk musiał przejść do innego pokoju spać i musieliśmy w trójkę na dwóch łóżkach spać. Ale spało się w porządku, także myślę, że wszyscy wyspani i gotowi dzisiaj na mecz. Ale powiedz mi, dlaczego o 24 TikToka live'a nagrywałeś? Możesz powiedzieć kim? Za 10.11 była. No nie wiem, muszę to sprawdzić. 10.11, 100%. A zaczęliśmy w pół do. I co na tym TikToku? No, pozdrowiliśmy ludzi i poszliśmy do spać. Tak, dobrze. Kultura. Kultura, pewna kultura. Pewna kulturka była, tak. Tutaj główne gwiazdy TikToka wczoraj. O. Państwo powiedz coś o live'ie na wyspani po wczorajszej sesji TikTokowej? Oczywiście, że tak, oczywiście. Bardzo, bardzo dobra reklama dla Podlesia. Co tam się działo? Powiedz w skrócie. Co tam się działo? No w sumie poruszaliśmy różne tematy, tak? Widzowie nam zadawali pytania, my odpowiadaliśmy, co tam leżało im na sumieniu. Jakieś najciekawsze zapamiętałeś? Najciekawsze pytania? Ile Alanik będzie miał dzisiaj setek na przykład? Ale no, niestety nie odniósł się do tego, tak? No to teraz ma okazję się odnieść, Alan. Ile będziesz miał setek i ile strzelisz tych setek? Będę miał 3, a strzeli 2. A strzelę 4. O, i to jest twoje. Ambitne cele, ale to bardzo dobrze, na ten mecz się przyda na pewno. Co jesteś? Chciałeś do parteru zejść? No, ja z parterze bym wybuchł, nie? Ale pochodzę teraz. Abyś miał ugryzł kostkę co najwyżej. No i pogadałem. Aż tak niski nie jestem, w kolanach. Żegujcie. 31 dzień października 2024 roku. 15 kolejka Betclic trzeciej ligi, grupy trzeciej sezonu 2024-2025. MKP Karina Gubin kontra Ludowo-Górniczy Klub Sportowy, czyli LGKS Podlesianka Katowice. Zaczynamy mecz! Dawaj, panowie. Dawaj, pierwszy dawaj. Tak, Bójmy się oddawać strzałów. 16 z 20 metrów. Tak jest. I płaskie, jak się odbije, panowie, od razu na drugą piłkę nachodzimy. Zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Jasne, Daniel. Pamiętajcie, nie gramy światło bramki bramkarzowi. Jak oni zagrywają mocno piłkę, dwójka napastników próbuje zaatakować. Czy jeżeli skrzydło będzie miało bliżej agresywnym pressingiem, takim jednoosobowym, żeby wymusić na nim błąd. Dawaj, panie. Dawaj, panowie. Panowie, mecz walki, tak? Musimy sobie dzisiaj pomagać, k***a. Przyjechaliśmy tutaj wygrać, k***a, to jest dla nas najważniejsze. Dawaj, jedziemy, podnieś się! Dawaj! Panowie, spokojnie. Dawaj, jedziemy! Kibicowanie to prosty sport. Nie ma sensu go utrudniać. A w Betclic możesz kibicować jak chcesz i kiedy chcesz. Teraz uwaga, szansa przed gospodarzami. Jest 1-0. Przemysław Haraszkiewicz. Ostatnio brakowało tej skuteczności u Harego, ale dzisiaj jej nie brakuje i bardzo szybko Haraszkiewicz otwiera wynik tego spotkania. Jesteśmy drużyną lepszą, ale panowie, teraz musimy 200% lepiej zagrać, jeszcze więcej zadzielności, trochę postawić, wiecie, szale na ryzyku. Bo nie da rady teraz inaczej. Teraz jest szansa, Eloran piłkę wyłuskał, Eloran, Elo! 2-0, Karina Gubin obejmuje prowadzenie z Podlesianką Katowice i to już jest bardzo dobra zaliczka. 53 minuta, Eloran znów czaruje Gubin.
I Karina Gubin jest w tym momencie na drugim miejscu w tabeli, a teraz Matuszewski! Chyba to już jest koniec! Ależ KO! Ależ knockout! Ależ mają wejście smoka w tej drugiej połowie obównicy! Teraz dużo tutaj nieporozumienia i jest bramka na 3-1. Podlesianka zdobywa gola. Gdybym usłyszał chociaż ziarno prawdy, to bym rozmyślał, ale boli mnie już łeb od tego, więc się wyciszam, łez też nie ronię. Dużo złych emocji, wiem, że co nie. Zabije mnie, to mnie wzmocni, piszę proste teksty, które nieprosto napisać są do prostych ludzi. I dla tych, co żyją w willach, zawsze będą kłamać, na krzywdy oko przymykać. Dlatego, co by nie było, musimy się razem trzymać. Dlaczego stoisz biernie? Ja stałem kiedyś w bramie. Zrobiłem krok do przodu, bite znam na pamięć. I nie chciałbym tam wracać za żadne skarby. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nie myślał jak my. Bo szary dzieciak, by spełniać swoje marzenia, musiał najpierw zabić ból, sobie stres, co go pożerał. Trudno było się pozbierać, pokonać lęki. Bo to ja sam, taki mały przy tym świecie. Wiem o troski, wątpliwości, wiem, że ta muzyka jak my, co nie zabije mnie, to mnie wzmocni. Nie ma opcji, że nie, nie razywało źle. A ty rozkwin, wersji polskiej słowa i wyciągnij wnioski.